Siema Maja. Nie ma dzisiaj Kamilu, to do mnie zaglądasz. Fajnie, miło. Siostra w pracy, z tego co słyszałem, tak? Czy koleżanka? Koleżanka chyba, nie siostra, tak? Bo już nie pamiętam, źle wywnioskowałem z tego, jak tam gadałyście u Kamiru. No właśnie, tak mi się wydawało. Ja mam taki pomysł. Jak wy dziewczyny w ogóle tak często z nami jesteście, to wy powinnyście zacząć grać z nami, a nie tylko oglądać. Zbyt skomplikowane granie, w sensie ta gra, czy w ogóle granie? Rozumiem, że preferujecie Simsy na przykład, tak? W ogóle nie gracie, no to trudno. Sorki, muszę na chwilę zdjąć słuchawki, bo telefon muszę wykonać.
Jestem już, przepraszam. Ej, co mi tu się zrobiło? Kurde. Wysadziło mi moje ten nagrywanko? Nie. O, jestem już, widzę czat, wszystko elegancko. I mogę dosuwać. A czemu mówisz, że zbyt skomplikowane? Co to jest takiego skomplikowanego? Klikać w klawiaturę. Co? Maja. Wszystko rozumiem, co tu się dzieje. Dużo do robienia zadań jest. Nie wydaje się być łatwe. Wiesz co? Nie, to jest bardzo łatwe. Tylko trzeba się w to wkręcić. To jest cała filozofia. Dlatego, że gry w momencie, jak już się trochę rozegrasz, dokładnie wiesz, co zwracać uwagę, co jest ważne, co masz pomijać. Zależy oczywiście, jaki styl gry preferujesz. No ale ja akurat jestem człowiekiem, który gra prawie od kołyski w różne konsole i tak dalej, więc ja już z tego nie wyjdę. To już jest gorsze od ćpania. Chyba można, no. Ale powiem ci, zobacz ile to jest lepsze, na przykład ile lepszy jest taki chłopak dla dziewczyny, niż taki, który nie gra. Taki, który nie gra,
wychodzi na browara ciągle, wychodzi z kumplami, dużo czasu musi rezerwować na inne rzeczy, a taki grający, zobacz, cały dzień sobie siedzi w domu, jest na każde zawołanie i w ogóle jest bardzo fajny i potulny. Także widzisz, no są tego plusy. Ale to nie jest cały czas, no. Nie mogę się z tobą zgodzić. Ale zależy, no zobacz, czy my z Kamilem się w ogóle denerwujemy przy tej grze? Absolutnie. To zależy, w co się gra. I... kurde, nie ma tu denerwowania się, nie ma czegoś takiego, co ty gadasz w ogóle. My jesteśmy w ogóle bardzo grzeczne chłopaki i... i bez nerwacji. Sorki, że ci tak odpowiadam, ale ja muszę tutaj w ogóle, wiesz, ogarniam w grze i ogarniam rozmowę z tobą, więc na razie ciężko mi to wychodzi, muszę się tego nauczyć. Patrz, zobacz sobie w ogóle, jaką zajebistą sukienkę ogarnąłem teraz, nie? Widzisz, jak tu się denerwować. Nie ma na co po prostu w takiej grze. Nie, no to właśnie mówię, że zależy, w co się gra, ale wiesz co? LOL to jest właśnie tego typu gra, że jeżeli grasz casualowo, to zazwyczaj taka gra jak LOL cię nie interesuje. Bo LOL to nie jest gra casualowa. LOL to jest gra dla ludzi, którzy lubią w grach rywalizację i nie wiem, pokazanie, nazwijmy to tak, pokazanie swojego skilla, tak, że jest się dobrym w grze. Taka gra jest troszeczkę inna, dlatego że fakt, że, no nie wiem, też dużo czasu się poświęca, też chce się być dobrym, ale
nie tylko o to, nie tylko o to w tej grze chodzi, żeby coś wygrać. Ale powiem ci, że tak słucham siebie na tym YouTubie i stwierdziłem, że się jąkam. Strasznie, strasznie mnie ta gierka rozprasza. Nie mogę, nie mam podzielności uwagi i nie mogę się skupić na tym i czacie, i gierce, bez kitu. To jest trudne, strasznie. Ale nie przeszkadzasz. Ja właśnie bardzo się cieszę, że jesteś, wiesz, bo zazdrościłem cały czas Kamilu, że mi zgadacie, bo on się w ten sposób przyzwyczaja do takiego standardu na YouTubie, że tak powiem. I to jest bardzo fajne. Ja mu zazdrościłem, bo ja nie mogłem sobie z wami pogadać, nie mogłem was słyszeć. I tak cicho siedziałem w sumie cały czas, nie? Także absolutnie mi nie przeszkadzasz w niczym. Nawet mógłbym powiedzieć, że mi bardzo pomogłeś. Ja również się cieszę, uwierz mi. Nie, to jest naprawdę fajne, kurde. Ja w ogóle chciałbym bardzo mieć więcej tutaj gości na streamku, bo przecież chyba o to tutaj chodzi, żeby się razem właśnie pobawić. A powiem ci, że tak jak patrzę sobie po tej gierce, po tym Final Fantasy, to wydaje mi się, że to jest fajny i trafny wybór, jeśli chodzi o repertuar gier. Dlatego, że... No chyba, że niektórzy lubią po prostu, jak my z Kamilem rage'ujemy na LoL'u. A najśmieszniejsze jest to, że z partii na partię to jest tak, że raz on się wkurwia, a raz ja się wkurwiam, nie? Thank you.
Melisa by tu nic nie pomogła. Nie, ja powiem ci, że prędzej jakieś psychotropki. Ale wtedy bym nie był w stanie grać. Zaśliniłbym sobie za bardzo klawiaturę. Jezu, ile tego biegania. Ja pierdzielę. Wiem co zrobię, muszę sobie tam zatunować ten kryształek. I będę mógł się tam teleportować, a nie jak idiota ciągle. W tą i z powrotem biegać. Kiedy teraz mam jakiś ten action na 10, będę miał już więcej. Szkoda nerwów i zdrowia. Ja wiem, że szkoda. Dlatego wolę właśnie tego typu gierkę, tak jak Final Fantasy. Ja na przykład się tutaj nie denerwuję. Ta gierka mnie bardzo relaksuje. Zabijanie jakichś potworków też mnie relaksuje, ale powiem ci, że najfajniejsze to, czego szuka człowiek w takiej grze. Nie do czasu. W takiej grze jakby nie możesz się denerwować. Nie masz czym, nie masz czym. No, jak zginiesz, no to zginiesz, odradzasz się kawałek dalej i musisz tylko tyle, że przejść ten kawałek, który cię dzieli od tego miejsca, gdzie musisz dalej grać. A wręcz przeciwnie, właśnie, że w takiej gierce wszystko cię cieszy, bo cieszy cię, jak się postać twoja rozwija, cieszy cię moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że klasę twojej postaci, że postać, którą grasz, że dość fajnie się uczysz taką postacią grać, że idzie ci coraz lepiej i cieszą cię, już nawet mówiąc o późnym graniu, czyli na jakimś tam wysokim poziomie i tak dalej, cieszy cię to, że zdobywasz jakieś fajne ekwipunek, jakieś takie bronie. A druga sprawa, że tu jest coś, co strasznie przyciąga ludzi, to co to jest? To jest to, mi się wydaje, że ludzie w grach szukają czegoś, co jest nierealne w prawdziwym świecie, tak? Czyli na przykład tego, że możesz wcielić się tutaj w rolę jakiegoś tam rycerza, czy jakiegoś magika, postrzelać sobie kulami ognia i tego typu sprawy, to jest bardzo fajne. Takie science fiction mega przyciąga. Powiedz mi w ogóle, jak możesz, jak jesteś, to powiedz mi, czy aby mi się tutaj na tym moim streamie nic nie przycina, wiesz, bo ja nie bardzo mogę to ogarnąć, dlatego że na telefonie mam słaby internet i ten. I co chwilę mi doczytuje, nie widzę, czy wszystko dobrze idzie na tym streamku, czy tu jest coś popieprzone.
A szkoda, wiesz? Bo czasami niektórzy zasługują. Ale co ci zacina? Co ci zacina? Tobie internet, czy w sensie, że mój stream? Bo ten... Jeżeli takie zacięcia są, to będę musiał prawdopodobnie wyłączyć, bo po prostu net mi nie wyrabia. W sumie najgorsza pora jest teraz na streamowanie u mnie, bo najwięcej ludzi korzysta i dość mi spada prędkość. Kurde. Wiesz co, zminimalizuję może i zobaczę, czy u mnie na YouTubie, jak to u mnie wygląda. Kurde. No, chyba raczej tobie, wiesz? Nie, bo ja... Cholera. A może to mój tak przycina? A w tej chwili oglądają mnie trzy osoby. Wiesz co, zminimalizuję? A no tak, bo ja z dwóch jakby miejsc oglądam, dobra. Na YouTubie, jak to u mnie wygląda? Nie wiem, naprawdę nie wiem, czy to jest mój internet. Kurde. Szkoda. Ja mam poziom w ogóle 6 dopiero. Mówię wam, ogarnij Paulę i obie musicie zacząć z nami grać. Wkręciłybyście się momentalnie. A jeszcze byśmy mieli bekę na TS-ie. To już w ogóle by fajnie się grało, nie? Oszukiwać, powiedz jej, że będziecie oglądały program na żywo. I da się wkręcić.
spoko. I co, Hank poszedł? Proszę. Level 7. Dobra, na 8 będę miał roll. Jesteś spoko. Kurde, ja się strasznie wkurzam, bo właśnie się zorientowałem, że to jednak na bank jest mój internet, wiesz? Bo cały czas mam niby zasięg LTE na telefonie i się dziwiłem właśnie, czego mi tyle doczytuje. A się okazuje, że to nie ten. Nie telefon mi szwankuje, tylko jednak to jest ten internet. Ale tu niestety nic nie poradzę, no. Ale jak tak jest, to ja po prostu będę robił w porach wcześniejszych, czyli ja będę sobie streamki robił rano, jak będę po pracy w domu, a oprócz tego będę robił w nocy, jak będę mógł 2-3 godzinki. No, dokładnie, plus, bo ja mam cyfrowy Polsat internet, a oni korzystają z nadajników plusa. To jest prawda. Dobra, co ja mam tu jeszcze w ogóle robić, bo ja nie wiem. Ekspić. Muszę wyekspić do 15 poziomu postać. W nocy będzie co oglądać, to co, wy w ogóle nie śpicie? Można i tak, no bardzo będę się cieszył, jak będzie mnie ktoś dalej oglądał. O, proszę. To jest całkiem spoko. Dobra. Nie jest zły. Jak mówisz, że w nocy będziesz mnie oglądać, to mogę się pisać do samego rana, siedzieć i pykać w gierki. Dla mnie nie ma problemu. Wszystko jest do zrobienia. Samemu to wiesz, samemu jest ciężko.
jak się do nikogo nie odzywasz i tak dalej. Ale już, jak ktoś jest, jak jest z kim pogadać. Kamil dzisiaj już poszedł spać, nie wiem dlaczego. Chłopak chyba ma ciężką robotę w nocy, jak on kurde po nocce musi się wysypiać. Spoko, ja mogę i całą noc siedzieć. Ja sobie w ogóle kupię sobie taki stojak samochodowy na telefon. I ten. I postawię go sobie przed monitorkiem i będę miał czat przed sobą. Wtedy będzie mi łatwiej, kurczę. Nie będę musiał cały czas kręcić głową i czytać, tylko ten. Elegancko. Będzie sobie zaraz, zrobię manewr pewien. No i dobra, i mogę grać teraz, tak. Położyłem sobie telefon przed mordką. I możemy sobie gadać już teraz cały czas. Ale coś mnie tu wkurza. Miałem tyle questów na 7-8 poziomy, a teraz nie mam nic. Ja wiem, co zrobię. Potrzebuję tego. Potrzebuję duty recommendation. Tutaj nic. Nie, tutaj nic nie ma. A wy co, dziewczyny, robicie? Ciekawego, w sensie, gdzie pracujecie? Kurde, nie wiem, co robić. New Gridania, tu nie chcę iść, niepotrzebne. Northshrewd też. To już wiem, dobra. Już wiem, gdzie pójdę. Archer Guild. Idę sobie do Central Shrewd. Tak, pójdę sobie do Central Shrewd. Tam na pewno będę miał jakieś questy na swój poziomik. I powinny mi się, kurde, odblokować te duty głupie. Okay, items journal, duty finder. Nie, nie to chciałem. Hall of the Novice. Też nie to chciałem. Czasami daję korki z matmy, a Paula w maku. O! Paula jest ten. Jak to się mówiło? Czekaj. Przed zdaniem magisterki tak się mówiło. Niedługo, jak tylko zdam magisterkę, będę kolejnym bezrobotnym magistrem pracującym w maku, tak? A ty mówisz, jesteś pani nauczycielka? Ja chciałem, znaczy, chciałem. Nie chciałem być nauczycielem, a pracuję w pedagogice. Z nauczycielstwa mógłbym uczyć tylko angielskiego, ale niestety musiałem przerwać studia, więc też nie pykło. A to ty taka dobra z matmy jesteś? To ogarniaj rachunkowości i masz zajebistą robotę. Jezu, a powiedz mi w ogóle, czy to, co ja gadam, to też tak przycina cały czas? Bo ja się normalnie załamię zaraz.
kurde. Niedobrze. Pisać nie mogę niestety za bardzo. Speak with the idol initiates. Niby z kim ja mam tu... A, już widzę z kim mam gadać. Wiesz co? Maju, to zrobimy tak. Ja w takim układzie, to ja bym wyłączył tego streama na razie. A gdzieś za godzinkę dopiero odpalę. Bo teraz to nie ma sensu. Bo powiem ci, że mnie to wkurwia aż. Przecież bez sensu jest taki stream prowadzić. Co myślisz na ten temat?